Czyli spotkało się dzień, żeby wyłonić finałową dziesiątkę, spośród których to osób wyłoniona zostanie twarz uczelni roku 2010. Wyniki będą ogłoszone 23 lutego w trakcie święta uczelni o godzinie 18. Do konkursu generalnie zgłosiło się około 30 studentów. W dwóch etapach eliminacji ostała się nam na końcu dziesiątka, która swoim wizerunkiem, swoją twarzą będzie w najbliższych materiałach promocyjnych promowała naszą uczelnię, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Wrocławiu. Pierwszy rok. Jeszcze dzięki uprzejmości pana redaktora Danińskiego mamy też projekt, jeszcze nie zatwierdzony, ale jeszcze projekt tytułu. Każdy z osób, które biorą tam udział, będą brały udział w finale z tej dziesiątki, dostanie z całą pewnością ze swoim zdjęciem. To jest akurat Sylwia Kozińska, studentka miesiąca lutego akcji robionej przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego, ale to jest tylko projekt, po to, żeby przyciągała wzrok. I myślę, że to czyni. Panie Wojtku, jak? Paweł? Sam, dokładnie.